Siema ludzie, Ozdóbka z tej strony. Jojo, pozdro. Jesteśmy właśnie na targach samochodowych. Pokażę wam troszeczkę, jestem mega zaspany, ale już widzę dobre fury, ładne kobiety, więc na pewno znamy jakąś relację. Audi. Kurde. Dobra, zaraz więcej pokażemy. Zobaczcie kije. Życzyłbym nie powiedział, że to jest kija. Bez kitu. Słabo. Piękne samochody, piękne kobiety. Dobrze wygląda. Ty, ona ma taki... jakby brokat. Perła jest. Wow. Powiem wam, że Kia rozwaliła system. Pierwsze samochody, które zobaczyłem, powiem wam, odwracam się z tyłu na BMW i dupy nie urywa. Jak to się mówi, jest, bo jest. W porównaniu to, a tamto, szok. Bez kitu. Ciekawe jak cenowo. No i mamy Infiniti. Ładne, nie powiem. Tym mógłbym jeździć sobie, tak. Ale to co widzę z drugiej strony Lexusa, to już kurwa jak UFO wygląda. Ty. Słabego Madrilla? Co? Słabego Madrilla? Ja nie mam pytań. Halo? Siema, siema. Słuchajcie, znalazłem samochód, którym będę jeździł na działkę. Zaraz wam pokażę. To już wiem, czym będę na działkę jeździł. Bo po mieście będę się wstydził. Na ryby. Na ryby. Powiem wam, że... no właśnie. Jak to się mówi? James Bond. Poznałem Jamesa Bonda, właśnie z tyłu jest. James Bond. I tyle w temacie. Nie ma jazdy bez gwiazdy. Dobrą muzę mają. O, ten ładnie wygląda. Taki mafijny trochę. Ładnie. Babcia, kup mi tego. Zagadałem z babcią, żeby mi kupiła. Babcia, pamiętaj, czerwony. GLA45 może być. A ten na rybę będziemy brali. Ten to był w Brazylii, jak na tym. Jak jeździliśmy po plaży, idealnie by pasował. Marchewa, zobacz. Taki byś sobie kupił. Wiadomo, że to ja odką jeżdżę. Starą, bo starą, ale to jest ładna. Ładny kolor ma, co? W środku też ładnie wykonane. Takie, zobaczy, żółte wykończenia. Zajebiście. Dobra, babcia, możesz tego wziąć. Już się nie mogę zdecydować, nie wiem, którym mam powiedzieć, żeby babcia mi kupiła. O, kiedyś miałem przyjemność jechać Teslą z Michałem Wawrzyniakiem. Właśnie Tesla. Elektryka. Powiem tak, dupy nie urywa, no są, bo są. O, Peugeotik. Ten to wygląda jak... Dzięki, kurwa, wcale mnie nie wystraszyłeś. Ten to wygląda jak taki... jak jeździą, jak to się mówi, policjanci. Te grupy takie w maskach. A tutaj co mamy?
Jeepa. Jeep. Zobaczcie. Mustang. Wow. On więcej pali na rozruch niż moja Toyota na 100. Ty, znalazłem dla ciebie auto. Zobacz. To jest dopiero fura. Jak, zmieści się, weź spróbuj. Mały, ale wariat. Mały, ale wariat. O! Słyszałem, że do setki ma 3 sekundy, jak spada ze skały. $32,000? To ma chyba jakieś turbo doładowanie. 33,000 fabryka. A to? Co to jest? Sprzedany. Ty, ale dobry patent, zobacz jak napisali. Sprzedany. To jest dopiero chwyt reklamowy. 65 tysięcy? A jak to w środku wygląda? A, sprzedany, to nie zobaczysz. A w środku plastik fantastic. Nie, ale słuchajcie, to mnie rozwaliło. Zobacz, marchewa, takie coś sobie kup. Normalnie widzę cię w tym, jak zapierdzielasz tam siebie w Brazylianie. Bez kitu. Niektórzy mówią, że Ford gówno Ford. Takie niby powiedzenie jest, co tam stoi. No i powiem wam tak. Wystawa Forda tutaj dupy nie urywa. Mustang mnie trochę zszokował pozytywnie, a tu mamy Seata. Jak to się mówi? No Seat. A tu co mamy? To są te, bracia Kolis. Zobaczcie co tam stoi. Świeci się jak psu jajca. Nie? Helikopter mamy, idziemy do helikoptera. Zaraz zobaczycie co tu jest. Zobaczcie tu. Pytania? To dobrze wygląda. Helikopter też chcę kupię. A co tam? Helikopter sobie kupię. Ale za rok. O, a tutaj Skodę mamy. Skoda jak to? Skoda? Czekaj. Każdy samochód oklejony, żeby każdy wiedział, że to Skoda. Typer nowy. O, TVN Turbo, widzę. Śliczne dziewczyny w tle, tam. O, tu jeszcze ładniejsze.